O, dobrze. Cześć, Mietek. O, cześć. Słuchaj, napierniczyliśmy. Bo? No, z kalendarzem. Ja cię bardzo przepraszam, bo ja tobie nie powiedziałam. Przepraszam, mam telefon. Z kalendarzem? Tak, słucham. Dobra, już Boże. Słuchaj, ja tobie zapomniałem powiedzieć, rozumiesz? Że nie Maciej Krych Rodewald, mój pseudonim, tylko Maciej Jerzy Krych. Bo ja nie mogę tylko mamusi pokazać. Bo bym wybuczył, rozumiesz, sprawę, rozumiesz, sprzed 56 lat. A co to ma wspólnego? A ja chcę mamusi pokazać ten kalendarz, bo bardzo jest ładny kalendarz. No to się od razu... No ja wiem, no zapomniałem. Tak i tak chcę, a nie. Słuchaj, wszędzie... A jest dobrze? Z tym tekstem? Maciej Jerzy... Rodewa. No ja, wszędzie. Bo to jest pseudonim. No, to ja sobie piszę moje pierwsze nazwisko. No ale ja to, to jest do gazety, a tam to było prywatne. No chciałem mamusi pokazać, do Szwecji chciałem pokazać, widzisz, jak się stało. A jak się stało, jak się stało. A co to się wstydzi na nazwiska, tak? Nie, ale to broń Boże. No to co? Tylko przypomniał mamusi pewne sprawy, rozumiesz, sprzed wielu, wielu, wielu lat. To tobie przypomina, ale nie mamusi. A, no nie to wali. Pikowago. A słuchaj, co chciałem powiedzieć, masz jakieś zastrzeżenie do tego tekstu? Dużo. To jest dużo spraw takich, które... Bo ty tak piszesz, jak mówisz. No dokładnie. No. Aczkolwiek, ponieważ, no, że iż, za dużo iż. No to jest dobrze. No. A nie może być na przykład jakiegoś wyrazu, ponieważ? Może być inny imię słów. No. Nie skończyłem żadnych studiów, ale się rozchodzi o to, że jakieś zdanie musi być odpowiednio ułożone. No. A nie opieprzą mnie ciebie. Przepraszam, no, to napiszę. Tu rozumiem, zrobiłem końcówkę, przeczytaj. 6 dni później zmarł mój pielgrzymkowy przyjaciel. A czemu to jest? Po skryptum. No bo to było ogień. 63 lata, to tak. Zmarli. Czyli z jednej dzielnicy i z jednego fyrtla jeżyckiego. Bo to tylko zbieżność. No, po poznańsku. No. Miał więcej szczęścia, gdy zmarł w swoim łóżku, przy swojej żonie, więc czy cuda się nie zdarzają? Znak zapytania. A wiesz, jak to odbieram? No. Miał więcej szczęścia, gdy zmarł w swoim łóżku. No jak ze śmierci miał szczęście? No nie, no ale słuchaj, to jest takie... Przy swojej żonie. Taki paradoks, rozumiesz? To znaczy, wyszedł do środka po to, żeby umrzeć przy swojej żonie. No. Nieogolony przychodzisz tutaj do mnie, no, kurde, Herman. No. A wiecie, jaka bieda jest? No wiesz. No. Ćmiku nie mogę kręcić. No. Bo nie mam. Bez tytułu, nawet nie czytałem. A może pan całym zdaniem, że nigdy nie czytałem do tego do. No po prostu nie czytałem od początku do końca. Nie czytałem tej gazety. Z tego nie mogę powiedzieć. Gdzie? Chcesz ale o ile wiem, to jest dość dobre. Tylko ludzie co czytają, bo gazeta tam jest dobra. A dlaczego pan nie czyta? Nie ma czasu na gazetę. A czego jest inne media? Wiadomości zawsze mam. Ale gazety pan czyta w ogóle? Czytać w ogóle umiem. Jeszcze są te niebieskie. Nie. Dobra. No, słuchaj, paczkę potrzebuję papierosu. Jakby sprzedasz dwie, to jedną na kredę. Nie ma na kredę. Nie ma na kredę. No to... Słuchaj, ja tak na kredę daję, a potem biara kurde z ciebie z tego środka i skąd ja potem? No to ja za gotówkę. A ja tutaj muszę kupować, mi za darmo nie dadzą. Za gotówkę kupię. 7 zł? No 7, 7. No to proszę bardzo. Nic nie podróżę. 5, 6, 7. No musisz chwilę zaczekać, nie? No muszę poczekać, to poczekam. Bo tu kurde takie warianty przychodzą, kurde. Nie, no to... Dej ćmika, a jeszcze go. Będę mieć tu papierosa swojego, to se zapalę u ciebie. No pewnie.
Można palić, można, nie? Co za palić? No. A to już takie były, kurde, numery, że łotą kręcisz, to zarobisz. No kurde, jak ja to zarobię, kurde? Co to zarobisz tam? No. Cię musisz nakręcić jeszcze. Tyle, że ćmika za darmo zapali, to wszystko. Tak. No. Z gówno tam, nie zarobię. Nakręci. No. Ten też, woda miał tutaj przyjść. Przyjdzie. Uregulował, kurde, uregulował się, te długi gówno przychodzi. Nachleje się, wyjedzie stąd i znowu będę bez forsy. I to tak jest. No ale jak tu można być dobrym do ludzi? No bez jak? No musi się zrozumieć, jak. Przyjdzie, to zapłaci. No tak, zapłaci. No ja też ci nieraz byłem winien, ale zawsze zapłaciłem. Przyszedłem, zapłaciłem. No dobra, na przykład. Ale już było tak kilka przypadków, że nie doczekałem się forsy. No. I co? A do sklepu niech idą. Sklepy na tym nie dadzą, kurde. No w sklepie do tania taka. No musi tę gotówkę dać. Tak. Mi na krywę też nie dadzą. Bo ja by było fajnie, aby mi dali tak tytoń i gilzy, a dopiero jak sprzedam, im zapłacę. Tak. No to by było bardzo. A bym chciał poszukać bycia takiego. No, pewnie. Sponsora. No nie ma takiego sklepu. Brać za mówczy termin spłaty. No. Nie, ale. To musiałaby moja matka robić w sklepie chyba. Tak. A też by może nie uwierzyła. No, ale to. Z bezdomnym jest różnie, kuma. Każdy musi zadbać o siebie. Widzisz. Ja nie kleję, no to tam czasami tytoń kupię, nie? I no. Potem muszę okręcić. Ja też nie kleję. No. A niektórzy są tak, że wolą piwo wykląć, a potem kudy żebrze na ćmika, bo nie ma. No. A jedno piwo to już mam po leśniku, nie? Taka natura. No. Opa. No. Chcę wziąć krzesełko, chcę chwilę usiąść. Mówisz? A co? No, widzę, że Rek ci pilnuje to kurwa. No kurde, musi pilnować, no jak? Wytwórni. No. Tylko żeby nie było bałaganu, jak kurwa tu się pali, bo oni się wszędzie pozakazywali, ale ty plam nie masz, białych ja też nie mam, bo ja piłem dyktę nie majoną, więc kurwa nie mam plama tam. Niektórzy mają plamy. No. Artykułów ma mało do tego, do gazety. No to trzeba napisać jeszcze. No ale... Nie umówić tam. Nikt się nie angażuje, kurde, z mieszkańców. Z tego... To mało. Gdzie tam byli w tym... Na tym wyciszeniu. Nie w Grodzisku, kurwa. W Gostyniu. Na tej rekolekcji? No, z tego trzeba napisać coś. No może napiszę, kurde. No. A co? Niech ludzie czytają. Ja czytałem gazety, ty nadrukujesz, a na drugi dzień widzę, tam już kurwa w akulaturze popierdolane. No to jak przeczytałem, to wyrzucam przez niego do tego chować. Później biorę i rozdaję na wsi jeszcze. No i bardzo dobrze. No bo to jest do przeczytania, a nie żeby tam schować, nie? Kiedyś gazety to kurde w sklepie zabijali, a teraz co? No. Tu gazetę potrzebuję, żeby wziąć do kibla, kurwa. Ja się zapychał. No. Ale musi być coś nowego, musi być inne, a nie tylko, że tutaj świętujemy i stoły kurde się gną pod łokciami. Trzeba napisać o różnych rzeczach. Ludzie wyjeżdżają, nie tylko wycieczki, że zaczną rowerowe. Ktoś gdzie temat. Te rozgrywki ping-pongowe są niedługo. No to musisz filmować. No kilka zdjęć do gazety już. A. Będę musiał z opiekunem Markiem porozmawiać, żeby coś tam napisał, nie? Od siebie. Bo jest organizator, jakby nie było. No. Korsarz jest mocny. A te słabszy, jak zapomniał nazwę. Na razie nie załatwił, bo nie ma pracy. Ale kurwa to ci tu przywiezie ten kurier, to zapakowane i chuj, tam może być trawa. Ale na płacie tam pierdolę, tam mało gary narobowali w internecie. Na Allegro to jest, kurwa, sobie pierdolają. Telefony wiara kupowała,
No ale jak kurier przyjeżdża, no to może jakiś rachunek za to, nie? No to co mi, a co mi po rachunku, ja mu zapłacę, kurwa, i rozpakuję, a jest dziadostwo w środku. To nie jego wina jest przecież. Przy nim nic nie pakuje. I mu nadają, dają mu paczkę do wysłania i w dupa. Mhm. Jasne, mógłbym najpierw wziąć paczkę, otworzyć i nie wziąć. I całe 20 zapakować w pudełko, czy 18 i 2 w rękę? No. Dwa w rękę, nie? I 18 no, w pudełku, nie? Przynieś pudełko. Nie mam, pudełko mam. Gasić i na następny raz znowu zapalę i klika na dwa razy, zobacz oszczędność. Ja na sprzedaż nie robię, bo bym musiał dopłacić do tego. Dwa, cztery, sześć, siedem chcesz, tak? Tak. To tu 13. Na razie oliwę, mało. 2, 4, 6, 8, 10. Jeszcze 3 sztuki. Akurat tu jest. Tam. I znowu będzie miał co palić. No, będę musiał kręcić. No co? Muszę jeszcze do agentki, kurwa. Ona tam sobie bilety zamówiła. A ty się umówiłeś z kimś, tak? No. Mhm. No i dobra. Ten ty chociaż siano zostawił. A nie tak przyłożą. Do jutra, do pojutrze, na tydzień, kurwa, po porąbaniu. Ja miałem sobie odpowiedzieć, czy dla mnie... Ja bym miał sobie odpowiedzieć, czym jest dla mnie życie, a czym było życie. Trudne pytanie. No czym jest życie? Pewnym etapem, no. Życie. Na dzień dobry, na dobry, codzienna toaleta. Później kawa, no i może gazeta. Po środku jestem cały dzień, a wyjechać chcę do PPM. Po środku jestem cały dzień, a wyjechać chcę do RN. I podumać też mogę sobie czasem, co tu robić, by mieć kasę. Po środku jestem cały dzień, a wyjechać chcę do RN. Po środku jestem cały dzień, aby jechać chcę do RN. Tak tu mija dzień nie za dniem, nic na lepsze to nie zmienia się. Bo środku jestem cały dzień, aby jechać chcę do RN. Bo środku jestem cały dzień, aby jechać chcę do RN.